Wędzenie tradycyjne jest specyficznym rodzajem wędzenia, tego wędzenia owiewowego, gdzie stosujemy praktycznie zarówno ciepło, czyli temperatura, jak i dym są efektem spalania drewna. Dlatego jest to specyficzny rodzaj wędzenia, znany od praktycznie początku, kiedy człowiek ujarzmił sobie ogień i zaczął wędzić, to ten proces jest dalej aktualny, dalej jest prowadzony wśród producentów. Oczywiście wędzenie tradycyjne jest wędzeniem, które wymaga umiejętności i uczy pokory. Dlatego, że można wędzić całe lata i zrobić produkt, który nie będzie spełniał norm, dlatego że od 2002 roku, a właściwie później od 2012-2014 EFSA i Komisja Europejska wprowadziły rozporządzenia, żeby w produktach wędzonych poziom tak zwanych wielokreśleniowych węglowodorów aromatycznych był na ustalonym, bezpiecznym poziomie, dlatego że badania wykazały, że wielokreśleniowe węglowodory aromatyczne są związkami, które mogą powodować nowotworzenie, mają właściwości kancerogenne, a jest ich ponad 100 różnych związków, stąd też te ograniczenia zostały wprowadzone.